Witam. No właśnie, dzieciaki poszły do domu, zakończyły lekcję angielskiego. Jutro przyjdą o 11:00. I generalnie włóczyki w Azji poszedł do sklepu, ale nie wziął ani telefonu, ani żadnej metody płatniczej. No a ja teraz będę zmieniał insulinę w pompie insulinowej. Pokażę wam, jak to wygląda i takie tam sprawy. No tak wygląda zbiornik, butelkę z insuliną przyczepiliśmy. Teraz to powietrze wkładamy do buteleczki małej. I potem wyciągamy insulinę do zbiornika. I po tym, jak mamy takie bąbelki właśnie, to trzeba je wyrzucić. Potem właśnie zakładamy taką żyłkę. Żyłka ma igłę, żeby podawała insulinę. I tu jest taki plasterek. W środku jest igła, która idzie do twojej wybranej części ciała. Na przykład pośladki, brzuch, uda. Gdziekolwiek więcej by ktoś chciał. Gdzie indziej znaczy się. Potem odklejasz to. Dusisz ten guzik i igła wyszczeliwuje i plasterek jest przyklejony. Jak już sobie plasterek przykleiliśmy, klikamy na pompie 780G Metronic. Wyciągamy na nowy zbiornik. Tutaj taki plastik, co wysuwa insulinę, jest skręcany na dół automatycznie. Teraz wkładamy zbiornik do środka. Bierzemy właśnie w takim kierunku. Przekręcamy. Tu nie trzeba używać siły. Musiałem właśnie odłożyć telefon na sekundę. Dusimy dalej. I przetrzymujemy załadowanie żyłki. Najpierw przykręcenie do zbiornika, potem załadowanie żyłki. Pozbywamy się tych paru kropelek, co wyleciało. Przykładamy to do plasterka. Dusimy, uzupełni plasterek. No i cała wymiana nowej insuliny i zbiornika zostaje zakończona w pompie Metronic 780G.
dane kontaktowe i adres macie tutaj. Metronic Minimed, Northridge, California. Kalifornia 91325 USA i numer telefonu oraz stronę internetową, jakbyście się chcieli dowiedzieć o tym produkcie. O, a tata coś przywiózł z Kmerskiego. Chicken. Co przywiozłeś? Pikantny. Ostry kurczak. Czuć ostrość w powietrzu. Zobaczymy, byłem ciekawy, tak to ładnie wyglądało. Ludzie to mocno tam kupowali. No i trzeba posmakować te Kmerskie. I to taka ten, surówka, sałatka, nie wiem dokładnie. Też z jakimś mięsem. No. Dobra. Za to dałem 5000, a za to 3000. No, dobra. Chcesz, Madzia, posmakować? No, oczywiście. 5 zł polskie i 3 zł polskie. Co to jest? No, posmakuj. To jest topier, kurczak. Kurczak. A tu posmakuje... Dobra. 5 tysięcy za to dałem. Dobre, nie? Mm-hmm. Wiesz, jak to brali? Mówi, tak to ładnie wygląda i taka surówka posmakuje. No, surówka też nie wygląda. Uważaj na kość w tym mięsie. Thank you.
właśnie agencja My Property. Te shophousy, domki mają na sprzedaż, nie na wynajem. Cena 81 tysięcy dolarów, ale też można uzgonić zniżkę jakąś. No i można też sobie wybrać opcję, czy chcecie umeblowany, czy nieumeblowany projekt. Ma 145 domów na sprzedaż. Zakończone jest 20%. Kuchnia ładna. A bathroom. Toilet. Toaleta. Thank you. O, balkonik. Okay, zobaczmy schody. Pokój. Ładnie. Ładne drzwi. O, balkonik ładny. Z roślinkami. Drugi pokój, też z taką samą łazienką, odbicie lustrzane. I trzecie piętro. Na trzecim piętrze trzecie pomieszczenie. Very nice. Balkonik ładny, zielony. I zobaczmy dach. A tu też jeszcze coś jest. A taki closet room. Malutki. Duże balkony, nie dach. Ale gorące kafelki. Hot.
No a więc te mieszkanie, dom, shop house, dom miejski, jak to nazywasz? Można wpłacić 10% wartości minimum i wtedy płacisz $499 co miesiąc. Wiadomo, im większa wpłata pierwsza, tym mniejsze koszta co miesiąc. Pierwsze 12 miesięcy są bez oprocentowania, potem są naliczane procenty i można wziąć na pożyczkę taką. $80,000, nie ma problemu. No i to tyle. I oczywiście ktoś mi pisze, mi zesłania. No i to by było tyle na ten materiał. Dom jest ładny, mi się spodobał. Ta agencja My Property ma projekt 145 takich domów wybudować. Na razie zakończyli 20%. Parę ludzi już się wprowadziło. Jest tylko na kupno, nie można tego wynająć. Także czekamy na odpowiedź od menadżera. Tak ogólnie dotyczące informacji, jak to wygląda, jak to wygląda dla obcokrajowca. Potem zrobię materiał dłuższy na temat, jak wygląda proces papierowy w Kambodży. Oczywiście my nie kupujemy, żeby nikt się nie pomylił. My tylko zobaczyliśmy, jak to wygląda i spytać się informacje. Nic więcej. No, dodałem parę swoich starych map, co kiedyś narysowałem na Patronie dla płatnych patronów. Takie tam rysunki, mapy. Mam też 3 książki w formie PDF-a do pobrania. $3 minimum dla płatnych patronów. Jestem w procesie pisania kolejnych książek. No i to tyle. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Dziękuję za oglądanie. Dajcie komentarze, lajki i tak dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku, filmiku, live'ie, czy co tam będzie, nie mam pojęcia.